Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, yy, przedstawię Wam dzisiaj partię, która miała miejsce w 2019 roku. Grana dokładnie 30 grudnia pomiędzy aktualnym mistrzem świata Magnusem Karsenem a Hikaru Nakamurą, bardzo groźnym blickarzem, wicemistrzem świata aktualnym w szachach błyskawicznych. Jest znanym streamerem szachowym, także polecam oglądanie jego, jego twórczości. Moi drodzy, partia była niezwykle emocjonująca i stresująca dla obydwu zawodników. No i przejdźmy do rzeczy i omówmy sobie w trakcie co tutaj się wydarzyło. Magnus Carlsen rozpoczął posunięciem d4. Hikaru odpowiedział skoczek f6, skoczek f3 ze strony tutaj mistrza świata d5 i widzimy, że mamy gambit Hetmański no ale w tym momencie Carlsen zagrał goniec F4, często grywał goniec F4 i lubił grać takie systemy londyńskie powiedzmy gońca ustawiał tutaj i wysuszał generalnie pozycję no lubił grać technicznie po prostu w szachy no a może też wynika to z tego że nie chciał chodzić bardzo ostre pozycje, gdyż naprawdę ta partia była niezwykle stresująca dla zawodników i może chcieli grać po prostu bezpiecznie, na Nakamura zagrał C5, ruch normalny atakujemy tutaj centrum, bicie, nie ma sensu sensu Dla białych, bo tracimy centrum, więc e, kompletnie nie bierzemy tego pod uwagę. Skoczek wchodzi i grozi tam na przykład e, e5 może jeszcze nie grozi, bo grożą dwie, bo tutaj dwie figury ładnie bronią punktu E5, ale w ten sposób gramy, wyprowadzamy gońca, E6 może tego pionka zdejmiemy później. E, także możliwość do e5 byłaby w każdym razie. Trzeba generalnie zapamiętać to, że nie można tutaj zbić tak, tak po prostu łatwo pionka. E3 ze strony Magnusa Carsena, E6 ze strony Nakamura, skoczek z B na D2. Oczywiście z B na D2, a nie moi drodzy, skoczek na C3. Oczywiście tak też niby można grać, ale ja tam uczę zawsze, że nie stawiamy skoczka przed pionkiem tutaj C żeby nie blokował tego pionka pionek musi iść do gry prędzej czy później skoczek z B na D2, no tak zagrał mistrz świata więc na pewno dobrze, goniec D6 tak też grają, wymiana aktywnego gońca, to szybko się tutaj dzieje Hetman wszedł do centrum, broni pionkę, jest dobrze no i teraz Magnus Carson wybił tego pionka, może to jest zamierzone, może nie, można by było na pewno próbować grać C3 i trzymać stabilnie pozycję, ale plan czarnych byłby bardzo łatwy, zrobić roszadę, wyprowadzić skoczkę na C6 i próbować na na przykład grać e5. Takie plany ze strony czarnych byłyby bardzo, bardzo proste. Goniec miałby też wtedy swobodę. Dlatego może karsen wybił w ten sposób, chciał grać na swoich warunkach. Hetman od razu wybił na c5 i ruch c4. Zauważmy, że ruch c4 daje możliwość otwierania wolnej linii c dla wieży i atakowaniem tutaj Hetmana i gońca jednocześnie. Więc czarny musi się nieźle spinać, żeby nie stracić tutaj materiału. No, i wybił teraz tego pionka bardzo szybko. Goniec wybił. Oczywiście, też skoczek mógłby na pewno wybić na C4. Ale myślę, że wyprowadzenie gońca z tępem jest jak najbardziej słuszne. Pozycja moi drodzy jest, jest równa, jest koło równości. W tym momencie szybka tutaj roszada ze strony Nakamury. Wieża na C1. Ruch trącony. Oczywiście można było zrobić roszadę, to nie jest złe. Jak najbardziej normalne. Ale ruch trącony, bo zawsze tutaj grozi na przykład takie bicie na E6. Wtrąconko zawsze nie nieprzyjemne. Dlatego też Hetman tutaj uciekł na E7 szybciutko. Roszada ze strony Magnusa Kersena. No i teraz, moi drodzy, tutaj czarne muszą robić coś z tymi figurami. No trzeba te figury wyprowadzać. Nie ma, nie ma wyjścia, dlatego poszło B6. No, goniec tutaj ma fajne, fajne opcje lub też na A6 są fajne opcje wyprowadzenia. Skoczka z reguły stawiamy tutaj nie na C6, teraz tylko na D7, żeby tu nas zwierza mocno nie, nie męczyła, tak atak nie atakowała dlatego też B6. Hetman E2. Hetman ma bardzo dobrą placówkę na E2, jak również Hetman na E7. No i e, pozycja jest zupełnie równa, gramy w szachy dalej moi drodzy. E. Powtórzę jeszcze raz, że tutaj dużo stresu było z obydwu stron, więc panowie grali, no, tak dosyć nerwowo w te szachy. Widziałem ten filmik na żywo, jak grali tą partię, więc polecam sobie wygrzebać w internecie. No więc B7 wyprowadzić figurę trzeba, Wieża z F na D1, wszystkie figury grają. Skoczek z B na D7. No i moi drodzy, równa pozycja. No to wyszedł nam totalny system londyński, ale teraz powstała taka, można powiedzieć, no, taki gambit hetmański, zwykły, no, dużo wymian i prosta myślę, równa gra. W tym momencie Carlsen postanowił wymienić bardzo aktywnego gońca, bo ten goniec jest troszeczkę lepszy od tego gońca, bo on tutaj fajnie po tej diagonali uderza, a ten strzela tak naprawdę w ścianę i nic dużego nie robi, więc tutaj goniec zagrał na A6 jak koniec bezbił to hetman się tam fajnie też pakuje na a6 no ale na szczęście jest tutaj taki ruch fajny skoczek na c5 bronimy gońca atakujemy gońca na a6 i wymuszamy jakąś reakcję ze strony przeciwnika no tutaj została zrobiona wymiana hetman wybił na b7 no i aktywnie skoczek na e5 moi drodzy totalnie równa pozycja totalnie równa pozycja widzimy że biały ma generalnie ciut lepiej z tego względu że Dwie wieże już są przygotowane na wolnych liniach do akcji. Ale tak naprawdę nie ma żadnego konkretu, więc czarny zawsze zdąży zagrać tutaj wieżą na D8 lub wieżą na C8. No i w tym momencie Nakamura postanowił wycofać skoczka na D7 proponując jedną wymianę tutaj e, wymiana nie nastąpiła nastąpił bardzo fajny ruch wtrącony Magnus Carson myśli o zwycięstwie oczywiście w tej partii i postanawia zagrać Hetman F3, może brzmi to paradoksalnie chce wymieniać Hetmany, e, myśli o zwycięstwie, prawda, no ale e, mówię nerwówka tutaj była z dwóch stron i e, przypuszczam, że może nie do końca zostało to policzone, ale zawodnicy tej klasy, e, jeżeli Nakamura tutaj myślał o remisie, to powinien przede wszystkim wybić Hetmana, moi drodzy jakby wymienił Hetmana na F3, skoczek jakby wymienił na F3 i następuje szybka wymiana na E5. Wieża z F na D8. No i tak naprawdę nie wiadomo, jak grać, bo tutaj król się już szybko zbliża, więc mogłoby nastąpić bicie na D8, bicie na D8 i na przykład król F1. Widzimy, że wieża nie może jeszcze wejść na D2, bo tam jest mat w następnym ruchu, grożą maty, więc słaba linia 8. Więc należałoby na przykład zagrać koń E8, nie wpuszczając tutaj wieży na C7, oczywiście. No i pozycja jest nadal równa, czarne, są, czarne kontrolują wszystkie swoje tutaj powiedzmy słabości. Nie mogą zaatakować oczywiście, ale grozi f6, skoczek tutaj nic nie daje, bo wieża d7, wszystko się broni, Królew f8 i scalamy te nasze figury broniąc wszystkich pionków, wszystkich punktów. No, Nakamura w ten sposób mógł zagrać, ale z Karsenem to różnie bywa, nawet równe pozycje potrafi wyciskać. No, ostatnie krople tutaj ze skały potrafi naprawdę karsen grać niesamowicie. No, ale po Hetman F3, Nakamura postanowił zagrać Hetman A6 i nie myśli tutaj o Remisie, też chciał wygrywać prawdopodobnie. Moi drodzy, to była bardzo stresująca partia. Wiem, że się powtarzam który, któryś już raz, wybaczcie, ale te, ta partia decydowała o tytule Mistrza Świata. Jedna, jedyna partia. Moi drodzy. W tym momencie Magnus Carson zagrał skoczek na C6. Nie zważa na to, że tutaj wisi pionek. No grozi szach niebezpieczny. No dlatego Nakamura zagrał król H8. Można oczywiście było zbić od razu pionka, ale widzicie to blitz, więc tutaj... Yy... Szybka kalkulacja ze strony przeciwników, ze strony obydwu graczy, musiała być naprawdę decyzje Musiały być podejmowane bardzo szybko. Więc te ruchy na pewno może nie są aż tak super, super, super dokładne. Ale mimo wszystko są, są dokładne. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale no dobra. Nie zagłębiajmy się, przejdźmy dalej. Pokról 8 Skoczek zagrał na C4. Widzimy, że Carson cały czas oddaje pionka. No i Nakamura go wziął. Powiem Wam szczerze, że słusznie. Praktyczna decyzja. Pamiętam w tym filmiku, jak na żywo mówił Kramnik, Kramnik Władimir Kramnik, tę partię komentował na żywo i mówił, że Nakamura podjął słuszną, praktyczną decyzję. Wziął po prostu piona. Tutaj nie widać jakiegoś szaleńczego ataku. Ale moi drodzy, Magnus Carson, Magnus Carson sobie nie pozwoli tutaj na jakieś um, a, takie granie remisowe, żeby tutaj pionki mu zabierał. On od razu teraz się rzuca do ataku. No i teraz można sobie zatrzymać filmik i, filmik i znaleźć. Posunięcie, które nadaje dużo, dużo pikanterii w tej pozycji i ostrości, moi drodzy. Jest to ruch G4. Jest to ruch G4. Widzimy, że G5 chce zagrać tutaj pionek i mocniej atakować króla. Spędzić również skoczka. Tutaj wisi skoczek, więc jakieś działania trzeba podjąć. No i skoczek zagrał na C5, no dlatego też uciekł z tego pola D7, bo G5 groziło i. Tutaj skoczek D5, ewentualnie jeszcze E4. I trzeba się pożegnać z figurą. W tym momencie skoczek na D6. Bardzo mi się podobają te skoczki, moi drodzy. Bardzo mi się podobają te skoczki, dlatego że one nie pozwalają wejść w ogóle wieżyczką. Wieże są naprawdę sparaliżowane. No, komputer tutaj ocenia pozycję jako totalną równą, jeżeli na kamura by zbił pionka na bedwa. Dwa pionki mniej u, u białych, a y, program komputerowy tutaj y, ocenia to na równo, więc widzimy, inicjatywa z, y, ze strony białych jest ogromna, ale grają ludzie, moi drodzy. Dlaczego remis? Bo tutaj y, maszyna nie widzi nic sensowniejszego jak y, wieża B1, Hetman C2, wieża C1, powtarzanie ruchów tak naprawdę. Każde tam odejście, przypuśćmy, na G6, by się wiązało z e, po prostu atakami na przeciwnika i bezlitoś, bezlitością, bezlitosnymi ruchami, może bym tak, tak, tak to rzekł, ze strony Magnusa Carsena. Myślę, że Nakamura tutaj by remis, na remis już poszedł. E, no ale moi drodzy, e, tak nie poszło i Nakamura zagrywa skoczek B3, które nie ma żadnego sensu. Teraz już to wiemy, dlatego że no jest tak na wieżę, a powierzchnia C2 jest obrona pionka, i widzimy, że te figury nie spełniają jakiejś poważnej roli w tej, w tej pozycji, a tak naprawdę nie są w stanie obronić tego króla. No i teraz Carson to za chwilę wykorzystuje. Nakamura zagrał Hetman, A4. No, ruch, który powoduje, że chcemy tutaj zbić na G4. Jakby to się udało, to czarne już tutaj są mega zadowolone i szczęśliwe, no ale nie tak łatwo z Mistrzem Świata. Wieża C4, wszystko Widzimy, Hetman ruszył na A6, no i teraz G5, moi drodzy. G5, posunięcie już bardzo mocne. Tutaj białych pozycja robi się rewelacyjna. Widać już tutaj, że król może mieć wielkie kłopoty. Tutaj na kamura widziałem, kręcił nosem strasznie, już tak robił głową i mu się już to bardzo nie podobało. Skoczek poruszył się na D7 i wieża na H4. Wieża piękną drogę przebyła na H4 i atakuje tutaj króla. Moi drodzy, w tym momencie y, Nakamura y, strasznie już głową kręcił. On widział, że już jest koniec partii, no ale zagrał, coś musiał zagrać, no nie poddał się w blicu, jeszcze grał do końca. Jak mówię, nerwów było mnóstwo, więc może Magnus Carsen by tutaj nie widział y, jakiejś kontynuacji. No i teraz zatrzymajcie sobie, sobie film, moi drodzy. Ruch białych. Białe dają mata w trzech posunięciach. Zadanie dla Was, moi drodzy. Nie, to jest zadanie naprawdę łatwe, dosyć łatwe. Raz i dwa i trzy. Moi drodzy, Magnus Carsen mógł zagrać wieżą na H7, ale tego nie zrobił. Mógł zagrać wieżą na H7. Dlaczego tutaj jest mat? Bo jeżeli król zbija, no to Hetman H5 i król G8 i skoczek na E7 z pięknym matem. To jest typowy, książkowy, elementarny przykład na danie mata z poświęceniem figur. No, Magnus Carsen tego nie wykonał, no ale wybaczmy mu, nerwy wzięły górę. No i teraz w tym momencie nadal jest oczywiście wygrana, bo Magnus Carlsen zbił tutaj skoczkiem na, na F7, więc więc e, też e, zdobywa tutaj przewagę materialną jeżeli król G8 no to skoczek E7 z matem, więc wieża musi wybić na F7 Nakamura lekko tutaj się ucieszył, ale no wiadomo, że nie, niezadowolenie na pewno było z jego strony ale odetchnął lekko, bo jeszcze, jeszcze jest jakakolwiek szansa, gdy nie ma mata, prawda, ale wygrana pozycja jest ze strony białych y, oczywiście y, bezsporna, tylko to trzeba jeszcze wygrać, Hetman Edwa, no jak Nakamura nam wjeżdża Hetmanem do obozu no to y, robi się groźnie nie, tak? no i w tym momencie Magnus Carlsen znowu mógł zagrać piękne posunięcie znaczy piękne posunięcie no fajne dla oka oczywiście mogłoby nastąpić wieża bije H7 król zbija na H7 i wieżą zagrywamy na D4 nieunikniony praktycznie jest mat z tej strony no jeszcze skoczek mógłby zasłonić się na E4, o co chodzi tutaj z tym skoczkiem no wieża zbija i teraz wolna linia D daje możliwość szacha Hetmanowi Król na G2 musiał ruszyć i Hetman na D5 związuje tutaj wieżyczkę. No ale to nic, niestety, nie działa, bo jest piękny ruch. Hetman H5, Król G8, Skoczek E7. I w następnym ruchu bierzemy Hetmana na D5. Tutaj mamy widełki. Tak mogłoby nastąpić moi drodzy, ale nie nastąpiło. Mało sekund panowie mieli, więc na sekundach tutaj trzeba grać dosyć szybko i praktycznie wieża zbiła na d7 słusznie. Skoczek wybił szybciutko, hetman wybił. No i wieża zagrała na f8 z próbą tutaj ostatnią ataku matowego. Hetman f2 i na f1 z matem. No ale wieża f4, tutaj Magnus Carson wszystko widział. No i poddał się w tym momencie na Kamura. No poddał partię E, tak naprawdę nie widać jak, e, jak można byłoby to dalej grać, no tu się niestety nic nie dzieje, jeżeli wieża zbije na F, e, F4, ponieważ Hetman na przykład na D8, E8, C8 bez znaczenia i w następnym ruchu bijemy wieżę, która musi się zasłonić e, musi się zasłonić na F8 i Hetman zbija na F8 z matem. E, no moi drodzy partia bardzo emocjonująca na YouTubie ją znajdziecie, polecam sobie obejrzeć, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, no, no i do następnego razu trzymajcie się. Hej.